tutaj to taka dziewczynka bardzo ładna, to z rodziny królewskiej pochodzi. Nie, na ten temat nie będzie. A to jestem ja i mój piesek. To my jesteśmy. To już jak do Polski, wiesz, dostałem się. To miałem takiego pieska. Diabek. Ale zaraz, ja chcę to zobaczyć, bo to chyba o Tatianie jest. To jest Tatiana już, to w Kanadzie była i tu przyjechała do Anglii. Ale, ale to kilkadziesiąt lat temu. A i tak ładnie podpisała nawet temu kochanemu Sergiuszowi. Tatiana. To długo kontakt mieliście? Nie, no ona ty do mnie ten pisała, ale aha, ja to zawsze w obłokach próbowałem. A to mój taki właśnie, to Jurek Kulej, jego trenował w Polsce, Marcin Neumann. A, no znana też postać. A to jest Marcina żona. Jak przyjeżdżałem do Polski, to moja obstawa i woził mnie po Polsce. Tak, po Warszawie cały, jak ta mieszka. Nie, kumpel no, taki to jest przyjaciel. Zaczekaj, bo tu to są takie już mojego życia tutaj w Anglii. Życie towarzyskie. Nie czujesz się samotny? Nie, no przychodzą teraz kolega. Pełna chata, nie? Ten kolega przez Polski przyjechał i właśnie jedziemy. Także nie ma takiego odczucia, że sam siedzisz w domu, czujesz się samotny. Nie, coś no takiego, nie na ogół to koledzy. Zawsze ktoś jest, nie? Do mnie, z tym, że ja uciekam, bo to wiesz, za dużo by było. To może weźmy na początek te kilka starych zdjęć, co tam masz i tak, usiądziemy. Nie, to właśnie jeszcze do zdjęć nie doszedłem, wiesz. Może zobaczymy zaraz, czy tu są. O, tu Jurek jest. Takie dłuższe włosy miałeś jeszcze, no. Proszę, takie dłuższe włosy miałem. No. Jak byłem w tym, w kadeckiej szkole, to mój tutaj do Anglii przyjechaliśmy, to mnie nazywali nie Sergiusz, a Tarzan. Tarzan, takie włosy tego zawsze po lasach, po tym. O, a tu z tym pieskiem masz? Z diabełkiem. A mówiłeś kiedyś w Cadillacu? Tak. No to twoje auto było? Ja to zobaczysz jaki. To w 60-tych latach. Mm-hmm. To prezent dostałem. Tak? Od kogo? Takie prezenty? Ja pracowałem wtedy z tą osobą. Aha, tutaj był, tu był taki słynny Polak, to znaczy on Żyd był. W angielskich gazetach to wiesz co pisali o Pietrze, to Peter Rahman nazywał się. I pisali, że gdyby Anglia miała tak mądrych ludzi jak Peter Rahman, to by był kraj nie do... Żaden kraj na świecie nie miałby najbogatszy. A to są, on co on robił? Co, property. Wynajmował czy kupował? Nie, kupował, wynajmował. Aha. Doszło do tego, że miał tutaj w Londynie 119 domów. Wow. Bo ja pracowałem z nim właśnie tam. No. Później te komunistyczne gazety to pisały na tym Al Capone of the Modern Times. To taką opinię mówili. A tu ja ze swoim diabełkiem. Jaki był wytresowany, nie? No tak, no tak. No skacze, wiesz, jak ja powiedziałem, skacze tego to nie było. To on i Rex miałem, ale Rexa oddałem policji. Też taki mądry te psy były. A tu jest. Też z pieskiem. To diabełek. A to kolega. Ja. A to jest Konstantyn Jiryński. To Rosjanin, który do drugiego korpusu poszedł i z drugim korpusem do Anglii przyjechał jako Polak. To z Rosji uciekał też? To najwyższej klasy artysta. No coś takiego to ja nie widziałem. Jak trafiłeś do wojska? W jakim momencie został cię wybuch wojny? Wybuch wojny, no byłem w organizacji w Radomiu, wiesz. To już miałeś, ile miałeś lat? 13, 14? 14, 15. I wstąpiłeś do organizacji? 15 lat byłem i poszedłem do pierwszej klasy szkoły technicznej w Radomiu. No. I nas wszystkich na dział mechaniczny. To my musieliśmy pracować w fabryce broni jako pomocnicy. Tych ludzi, co wychodzili do fabryki broni w Radomiu i do pracy przychodzili, to wszystko sprawdzali dokładnie i strażnicy byli, te oddziały specjalne takie, wiesz, to tam jedna osoba nie mogła. A my, uczniowie tacy, to nie. To tam jak mnie wciągnęli do
do organizacji, to miałem tam spotkania na zewnątrz, poznałem się, tam wciągnięty tam wykłady. I później ja wynosiłem części do Wisy na przykład tam robili, do Wisów czy Wisy. Po kilku miesiącach wychodzę z fabryki, a na mnie czeka tam gość. Ja miałem tam w parku takie ukryte, park Kościuszki to był, w drodze do domu z fabryki. I tam spotykałem, zawsze jak wynosiłem części, spotykałem, bo już byłem członkiem organizacji Armii Krajowej, wiesz, i ten. I on mówi, nie wolno tobie teraz wracać, tylko teraz idziesz tu i musisz do Szydłowca. Teraz stąd jechać, z nikim się nie... A, czyli nie wolno, wolno ci z nikim się rozmawiać, nie, nic mówić, cokolwiek. No i ja dostałem się do Szydłowca. Czyli musiałeś uciekać, bo byś był aresztowany, no, tak? Tak, tak, aresztowany. Mhm. No i przychodzę do tego miejsca, gdzie mam takie bezpieczne lokum zameldować, jakby. Tak. Mhm. Taka ten, bezpieczna melina, to jak tak nazwali. No i przychodzę, ubezpieczenie tam zatrzymuje mnie, kto ja mówię, że ja chcę do tego rozmawiać z dowódcą oddziału. Tak. I Szary się pyta, po co tego chłopca tu przyprowadziliście? Oni mówią, że on jest spalony. I tego musiał uciekać i chce koniecznie do lasu. A Szary tak patrzy na mnie i mówi do tego, do Zygmunta, mówi, Zygmunt to krzyka, mówi, jak nam zaczynają dzieci przysyłać do oddziału, to też będą musieli zorganizować dostawę mleka i pieluchy, tak. A mnie tak wkurzyło. Wiesz, zapomniałem, że to Szary, że to ktoś. Ja mówię, co pan takie głupstwa opowiada? Pierwszy raz taki chłopiec Szarego, to kto by to pomyślał? Ja mówię, jest tylko różnica pomiędzy panem a mną, że pan jest duży, dorosły, doświadczony oficer. Mówię, ale niech pan weźmie pistolet i ja i zobaczymy, który z nas będzie lepszy. A? No tak, na Szarego i to taki gówniarz. To zrobiło wrażenie na nim. Takie pewnie rzeczy. Krzyk patrzy i opatrzy, on sobie usta zakrywa, żeby nie tego. I mówi, i tego, a Szary za nie mówił. I później ja go znałem przez lata. W życiu nie widziałem, żeby tam coś, jak on coś mówił, żeby tam się zaciął, żeby to nie do pomyślenia było, bo on był taki dominujący dowódca. I tak krzyk na Szarego mówi, wiesz Antek, mnie się podoba on. No i Szary mówi, ale pamiętaj, zostaniesz w oddziale, jesteś teraz już członkiem oddziału partyzanckiego, ale że tutaj babci nie ma, że zaczniesz narzekać i płakać i tego. Ja mówię, nie, niech się pan nie boi, na pewno nie będzie tego. No i tak się skończyło, zostałem w oddziale, a później to największymi przyjaciółmi byłem. Szary, Krzyk, najwyżej szedłem ze wszystkich do tego. A to nawet później skończyłem. Bo cichociemny nie tak, byli, tak, że to już tutaj Maruda, to skończyłem te kursy, to ja mając 16 lat, ja byłem dowódcą egzekutywy sekcji w oddziale u Szarego. 16-letni, gdzie miałem w swojej drużynie chłopów starych. Chłopów takich i tego, tylko później jak na kilka robót poszliśmy i tego, to taki respekt dla mnie mieli, jak coś powiedziałem, to nie było tam, że tam któryś coś powiedział. Jakie zadania wykonywaliście? To zasadzki, wysadzanie mostów, wysadzanie torów, zasadzki na kolumny niemieckie. No, wszędzie, gdzie przychodziliśmy, to od razu z konspiracji, wyroki śmierci. A to w ilu was chodziło? Już moja sekcja ta była. Usiądziemy, porozmawiamy o tym może. No dobra. Nogi odpoczną. O.
Na przykład w Radomiu aptekarz był, który miał lekarstwa dostarczyć dla ludzi z tego oddziału. A wywiad doszedł do kontakty do tego, bo tam zaczęli ci Niemcy obstawiać ten dom wcześniej i tego, wiesz, że w razie czego zasadzkę, żeby zrobić. Aha. Jak tam doszliśmy, czwórka, to ja chłopaków obstawiłem, że mają na zewnątrz nie pokazywać się. A ja założyłem ubranie chłopca pocztowego. I ja to podchodzę, przepraszam, i tam nie powiedzieli, mówić, proszę pana. Tego nie mogę zapomnieć. Bo później to mnie się śmiać chciało, ale to nie było takie śmieszne. No. To ta służąca, jak zobaczyła tą paczkę chłopczyka z poczty i z ten, no to otworzyła, żeby odebrać tą paczkę. A ty chciałeś, żeby to on odebrał tą paczkę, nie? Proszę? Nie, a ja chciałem, żeby otworzyła tylko drzwi. Tak, to wtedy od razu ja wchodzę i inni chłopaki wlatują i cały ten flat zajmujemy. No to... Ona to zdębiała, myślałem, że ten, to my od razu, jeden tam został przy wyjściu, tam ona musiała wejść do tego pokoiku, że nie miała wyjścia żadnego, bo to służąca była w tym domu, Polka jakaś, a my na górę i ten duży pokój, tak gdzie oni tańczą i tego. I no i tutaj, a tutaj obstawieni czterech z pistoletami maszynowymi, z bronią. I taki mój kolega Szczodry, tutaj od Szarego, taki on pierwszorzędny, stary partyzan, to był 8 razy ranny. Tak. On zaczyna tego mówić, popatrzcie, tu i do tych Polaków się głównie odnosiło. Bo wszyscy musieli ten, wiesz, stać i dorobić to co mieli powiedziane. Popatrzcie na niego, do tych Polaków, Polek, wiesz, i ten, którzy tam byli. Na niego, na tego chłopczyka. Mówi, to on tu walczy tutaj o Polskę i o waszą tak samo jak... A wy co tutaj, bawicie się i tak. Co pistoletem ja tak obracam się i ten patrzę, to te wszystkie głowy, to mnie się tak śmiać chciało. Wychylają się. Nie, ja to brałem jako żart. Później tam rewizje domu, tam lekarstwa były, wiesz, duże ten zapasy, które on miał dostarczyć. Ale tutaj on dał znać do Niemców i chcieli zasadzkę zrobić. Jak się skończyła ta akcja, że co, że zabraliście te całe leki, on dostał ostrzeżenie? A tak, ostrzeżenie, ale takie to już śmierć. Ale to wyrok śmierci na nim nie wykonaliście, on przeżył, nie, tak? Nie. A opowiedz o jakiejś akcji, w której wykonaliście wyrok śmierci. To 3 wyroki w jednym tygodniu, to już byłem, wiesz, dowódcą tej sekcji egzekutywy. To mam opisane w zasadniczo to. Zaraz ja tutaj zobaczę, ale to tylko jest do pewnego okresu. A to ile jest spisane, tak do połowy twojego życia, czy tak? Mniej, tak, ale to bardzo ważne jest. From partisans, ale to jest po angielsku. No, chyba nie. From partisans to Peter Rachman. To mógłby być przebój taka książka. Myślę, że. Tak. A teraz, nie, to, teraz jest. No, taka... chcieli film w oparciu o tą książkę, to i w Ameryce, i tu w Anglii, ale ja nie te. Bo będzie, że teraz jest taka moda właśnie na książki historyczne, na żołnierzy wyklętych, na to wszystko, co się kiedyś działo. Tak. Zaraz, tylko ja ci pokażę, który ten okres jest. Spring and summer, group received order from district command to set unit to central Vistula area near Tomaszów to act as a security guard for the airdrops from England. To jest ten jeden rozdział, a to będziesz mógł. Te 3 wyroki, co były wykonane. Miałeś już, jak byłeś partyzantem, to miałeś takie zamiłowania do sztuki, czy... Co? Nie, czy ale malować? Miałem zamiłowania do dziewczynek. I to przez to.
Czyli przez malowanie do serc. Jakiś talent musiałeś przyjawać, że tak ładnie malujesz, bo... Nie, właśnie. To raczej takiego czegoś nie możesz się wyuczyć. Dowiesz się zaraz. A tutaj najlepsze, bo jedna dziewczynka, z którą się zaprzyjaźniłem, i w 1988 roku przysłała mnie list. Igraszki z ogniem, a to... Tak, przeczytaj. To jest tak, jak bardziej taki wiersz. Tak. Byłeś zawsze panem siebie, miałeś swoje własne ścieżki. Nie masz miejsca w piekle, w niebie, marzysz, gdy zamykasz swe powieki. Mogłeś wszystko mieć, co chciałeś, mogłeś również księciem być. Życie chwilę tylko brałeś, lecz tak długo nie można żyć. Przychodzi w końcu taki czas, nagle jakby nieoczekiwanie. Komuś serce chciałbyś dać, a jeśli odmowa, co się stanie? Życie to nie hazard, gra, brać je trzeba na poważnie. Każdy przecież wybór ma, jaki, tego nikt nie zgadnie. Bądź też wdzięczny Panu Bogu, że masz zdrowie i dwie ręce. Nie umierasz przecież z głodu. To jest Sergiusz najcenniejsze. Sergiuszowi Beata. Ja nawet nie wiem, to znalazłem. Nie wiedziałem, że ja to mam teraz, jakieś 2 tygodnie temu. No, no. Wiesz, gdzieś tutaj w papierach szukam i taki liścik znajduję. I to tak, że to zatrzymałem tu, no. Bo to już jako pamiątka to jest bardzo przyjemne. Wywarłeś wpływ na nią, jeżeli napisała taką, taki wierszyk. Tak samo jak każdy z nas młody jest. No, no nie wiem, mi nikt wierszy nie pisał. Proszę? Mi nikt wiersza nie napisał. Tylko, ale to właśnie, znalazłem to teraz niedawno i tu włożyłem. Ale gdzie jest, z czego ja to wyciągnąłem? Tutaj, tu jest. O, dziękuję. Czyli co, pojawiłeś się w Anglii i zdecydowałeś się na studia, na malarstwo, tak? Tak, tak, tak. To by opowiem zaraz. No. Za sekundę, przepraszam, bo to muszę się skoncentrować. No, dobra. Nie przeszkadzam. Wiesz, nie myślałem nigdy o malarstwie i o tym, ale spotkałem kolegę tu w Londynie i mówi: Sergiusz, ja chodzę do Art College'u. Mówi, co za życie tam jest. Lepszego miejsca nie ma na świecie, gdzie takie piękne dziuniki są i ta fajna atmosfera czyli to był motyw... tylko żyć dla nas młodych. No to ja mówię, to ja się zastanowię, wiesz, może jak, ale tylko skąd ja wezmę? Przecież to muszę mieć stypendium, żeby z czegoś żyć i ten. I ten poszedł porozmawiać z tym, z pryncypałem. Tak, to pryncypał, wiesz, taki w college'u. I później przychodzi do mnie i mówi: wiesz, Sergiusz, ja jemu opowiedziałem o twoich przeżyciach, przejściach i ten tak, bądź grubszy o zasługach. No i on mówi, że on chce ciebie spotkać i żebym ja z tobą przyszedł. No a mówię, dobrze, no to idziemy tam do niego. A ja już tam do niego tam przychodziłem, poznałem kilka dziuniek, wiesz, tego, no i... Już się integrowałeś. No tak, już byłem załapany. No i przychodzę, no i się przedstawiam, kto ja jestem, po polsku, a on jemu tłumaczy wszystko. No i on do mnie mówi: słuchaj, ja wiem troszkę o twoich przeżyciach, o tym, że ty walczyłeś cały czas, to jak Niemcy ten i ten takie rzeczy mówi. I ja się zastanawiałem nad tym, a pytam się, czy ja kiedyś próbowałem malować. Ja mówię, powiedz jemu, że ja poza pistoletem maszynowym, ale jakoś bombą, granatem, to ja nigdy nie miałem nic innego w ręku. No i on jemu to powtórzył. Jak on to powtórzył, to on mówi do niego, żeby mnie powiedział, że jestem przyjęty do koledżu i że dał mnie papiery od razu, żeby iść, stypendium, żeby mnie dali. Aha, a jeszcze jak to z tym pryncypałem, że dlaczego ja tak chcę, tak lubię? A ja mówię, bo miałem takich znajomych, jeszcze jemu ten powiedziałem, że jak nie... że
jak tak sam byłem i szedłem i tak patrzyłem na naturę, to tak mnie się to podobało i tak sobie marzyłem, nawet kładłem się nieraz w trawę wysoką, tak, czy pod drzewem i tak marzyłem, jakby to pięknie było, jak ja bym w swoim życiu mógł się nauczyć rysować, malować i to piękno przerzucać na tego, w ten sposób. No jak ten pryncypał to usłyszał, od razu wszystko kupił, a już się trochę nauczyłem rysować tego i wiesz, nawet były. Podobało mnie się to wszystko. Malowanie to nie była taka ucieczka też przed tym, co wojna? Czy przez to malowanie nie chciałeś uciec od swoich wspomnień, odciąć się od tej przeszłości wojennej? Czy... Właśnie ze wszystkim uciekałem od... Czyli malowanie było taką jakby terapią dla ciebie też, jakby... No tak, do malując, tak, zapominałeś o wszystkim, że oddałeś się... Tak, no bo to jest taki, wiesz, coś jak jesteś załapany przez art, przez ten... Pasję, przez jakby, tak, pasję, bo to później z czasem to wchodzi w ciebie i to zostaje tak pasja, że to wiesz, ty wtedy zapominasz o bardzo, bardzo dużo rzeczy. Mhm. No. Zaczynasz fruwać w obłokach. Dobre słowo. O. Bo wiem, na przykład kiedyś mi już opowiadałeś, że u ciebie każdy obraz ma jakąś historię też. Masz jakiś swój ulubiony obraz, który chciałbyś opowiedzieć? Na przykład skąd się wzięła inspiracja, żeby go namalować? Aha! No. Ja byłem już członkiem do Klubu Polskich Malarzy, ponieważ chodziłem na lekcje, bo dostałem stypendium i mnie tam od razu, wiesz, przyjęli, jak się dowiedzieli, kto ja jestem zacząłem. I w pewnym, bo to my kilka razy do roku, coś mieliśmy, trzy wystawy do roku, tam, to temat był Chopin. This year. No to wszyscy, ja tam sobie przejrzałem, mam tu książki, wiesz, tam trochę przeczytałem o Chopinie, o George Sand, wiesz, o Chopinie, o jego aferze, o kolegach Chopina, tych słynnych malarzach. I to do mnie, do mózgu przyszło, nie to, co... Każdy robił. I nie tak, jak ona wyglądała, ale tak, jak ona by chciała wyglądać. Jakie były oceny? Te wszystkie kobiety, starsze Polki przeważnie, co tutaj były. Panie Seruszu, jak pan może coś podobnego takiego? To jest nasz największy talent. Tak. Za to powinien być pan ukarany. Ja mówię, nie zwracajcie mnie uwagi. Ja jestem artystą, bo teraz dowodzi, że jestem artystą i ja mam swoją wyobraźnię. Wy malujecie to, co widzicie, a ja maluję, co mnie rozum mówi, że to, co malujesz, to przedstawia twój sposób myślenia. I na tym to ja będę, dlatego że komuś się nie podoba. Dokładnie. To tylko najwyżej dwa paluszki mogę pokazać i na tym i koniec. Dla mnie na przykład jednym z obrazów, najbardziej, który mi się podoba z twoich obrazów, jest Duchy w sypialni. A tak, plotkujące duchy. Tak. No to też, ja też tak jakoś doszło do tego, że coś tam marzyłem, czy tego leżałem i nagle mnie to przyszło na ten. Tak nagle? Że tak, bo to plotko, że plotki, że to duchy, tam coś było połączone z moim myśleniem. Aha. No i wziąłem i to cyk powstał. No i powstał. Ja mam, ale te duchy oryginalne to troszkę były, później drugi namalowałem. Poprawiłem, zaczekaj, ci pokażę, bo mam... Jeden wisi tam w twojej sypialni. A nie, no to taki sam, to jest to samo. To jest to samo, no. Nie, ale ja ci pokażę, jaki ten pierwszy, oryginalny to był, a później tego poprawiłem go i na ten... O, pomóc coś tu? A, to jest taki duży. Czyli to jest oryginał, tak? Oryginał. Mhm. A tamte też, znaczy malowane, to jest oryginał, bo tamto to nie jest kopia. Tamten to jest print, tak? Tak, co? To jest print, tak? To tam wisi? To jest... Nie, tamten, te tutaj to są printy, ten mały, ale tam, co wisi, zobacz, to jest oryginał. Tamto jest prawie to samo,
tylko tak bardziej wypracowany może. Sztuka. A, tutaj też, no, tak, a tego nie widziałem. No, ten jest... Tak. Mniej wyblakły, jakby bardziej... Tak, rozumiesz, bardziej żywe wypracowany. Kolory też, tak, tak, no. A tamten, no to taki, wiesz, jakbym ołówkiem, pędzelkiem tego malował. I też zauważyłem, że też dużo koni malujesz. Tak, no koni, kotów. No. Bo ja pytają mnie się, Sergiusz, dlaczego ty tak dużo kotów malujesz? A ja mówię, bo ja jestem pussy lover. Podwójny ten ma. Znaczenie, zgadza się. Znaczy na pewno jakieś symboliczne znaczenie dla ciebie. Zobacz, przecież to nie jest, to są duchy, ty, tak? To nie, jest... nie muszą być wypracowane. No nie, to może być jaka mgła, ale coś. Mgła, tak, też... tak. No. No, fajne, bardzo ładne. No ja tak w niektórych wypadkach takie przewroty zrobiłem, wiesz, z moją wyobraźnią. Mhm. A cały czas malujesz? Do dnia dzisiejszego cały czas coś tworzysz nowego? Tak, ale teraz ostatnio to się koncentruje prynty, żeby parę funtów zarobić. Sprzedajesz. Tak. Ale mam tu pewno. Nie sprzedajesz oryginałów, tylko sprzedajesz kopie. Kopie, tak, kopie, tak. Tylko, nie, oryginałów nie. Oryginały zostają na ścianie. Nie, zauważyłem, że tym wszystkim, dużo ludziom bardzo się podobają te, ci co z białymi laskami chodzą, im najwięcej się podobają. Nie czują wypukłości farby pod palcami. Także nie, no pracownia zdecydowanie ma swój urok, jak to wszystko wisi tutaj na ścianach. Także jak się wchodzi, to czuć tutaj duszę artysty w tym pomieszczeniu. Nie, ale mnie ten osobiście to się podoba, ten plotkujące duchy. Mhm. Coś tam było o duchach, czy patrzyłem, czy czytałem i tego. I taki mnie pomysł przyszedł, żeby dwóch plotkujących duchów, świeczkę taką w środku. Świetnie, no naprawdę ma coś w sobie ten obraz. A jakie dzisiaj plany na wieczór? Co dzisiaj robić? Dzisiaj sobota, jest jakie dzisiaj plany na wieczór? No jedziemy do Polsku, tak? Do klubu polskiego. No. Ale tam fajnie, mówię ci. No, okay. Ta atmosfera taka jest... Że wiesz, naprawdę warto pójść. Bo bardziej młodzi przychodzą, czy starsze osoby, czy tak? Wszyscy przychodzą. Tak. No w naszym wieku bardzo dużo, to znaczy... Ja też jest siwa głowa, więc... Bo może ja na papierze, słuchaj, na papierze jestem starszy od ciebie, ale a mentalnie to jestem młodszy, jak ty miałeś 20 lat. Każdy jest tak stary, na ile się czuje tutaj. Ciało to tylko taka... No wiedzisz zresztą, jak ja tego... Dokładnie. Że ja to gdzieś tam w obokach fruwam.